Cześć, siemaneczko, z tej strony Bartosz Olej z Polish Fighters. Moim gościem jest Artur Szczepaniak, zawodnik KSW. Cześć, siemano. Cześć wszystkim. Artur, przede wszystkim gratuluję Ci zajebistego, szybkiego zwycięstwa. Powiedz mi, no czy taki był od początku plan? No bo trzeba powiedzieć, że wyraźnie zaskoczyłeś i kibiców, i Krystiana, komentatorów, i wszystkich, bo wydaje mi się, że wszyscy nastawili się na mocną bójkę od pierwszej rundy, a Ty jednak plan miałeś inny. Tak, plan był w ogóle taki, żeby walczyć trochę w stójce, żeby unikać tych mocnych ciosów, tych wymian, żeby kopać, sprowadzać w parter, no i żeby szukać tego zakończenia, wiesz, pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie, jak się da, no to trzeba korzystać, tak, więc teraz akurat wyszłem na pierwszą rundę i no jestem zadowolony, tak mogę powiedzieć. A czy Krystian sprawił Ci jakiekolwiek problemy? No bo w obrazku to wyglądało, że tych problemów praktycznie nie było. Nie, no nie pierwsze sprowadzenie było takie, żeby zmniejszyć dystans, udało się. Weszliśmy w clinch, później drugi akurat udało się go sprowadzić. W parterze niczym nie zaskoczył, widziałem, że będzie się obraniał. No i to wszystko, no udało mi się zapiąć tą klamrę, wykończyć i odklepał. W tej walce jest taka narracja, że Artur Szczepaniak jakby wyszedł z tej swojej trochę słabszej pasy, z tych porażek. Wiadomo, te przegrane też nie były z byle jakimi zawodnikami, ale też ta walka z Fadibe też była dosyć wyczerpująca jakby z twojej strony. Ty masz teraz taką satysfakcję, że trochę pokazałeś wszystkim, że twój czas dopiero nadejdzie. Tak, tak, oczywiście. Mój czas, mówię, do tej pory miałem takie wzloty i upadki, ale od tej walki teraz naprawdę będę się wspinał. Mam nadzieję, że będę mógł walczyć w Paryżu, że tam pokażę siebie jeszcze z lepszej strony, nawet jak teraz się pokazałem i będę mógł być z powrotem w tym wyścigu o pas. Jak jesteśmy tutaj przy walkach o pas, no pewnie wiesz, że główny pretendent, który miał być, nie zawalczy z Adrianem Bartoszyńskim, a Barto za to zawalczy z Mamedem Khalidowem. Jak ty generalnie oceniasz samą walkę z Mamedem i ten ruch ze strony organizacji, że jednak odbierają tak naprawdę możliwość walki Grzebykowi, który już trochę na Bartosza, już tak naprawdę trzeba powiedzieć, że będzie czekał ponad rok na pewno, żeby dać lepszą, bardziej medialną walkę z legendą, jaką jest Mamed? Ja się nie spodziewałem tego pojedynku Adrian z Mametem. Wydaje mi się wiesz, że nikt się go nie spodziewał. Nie no, ale też dla mnie też, tak jak mówią, nie ma takiego dużego sensu ten pojedynek, ponieważ Mamed jest legendą i jest, mi się wydaje, że miał ten taki last dance o tytuł, a teraz będzie walczył z Adrian, to będzie taka super fight bez tytułu. Jednak spodziewałem się, że Mamed będzie walczył o tytuł i to mu naprawdę życzyłem, bo był naprawdę w ostatnio dobrej formie i miałem nadzieję, że będzie walczył ten tytuł z Pawlakiem. Niestety Pawlak wyszedł, widziałem, że miał kontuzję, ale chociaż mógł z Kubierskim walczyć o tymczasowy tytuł, chociażby mieć walkę o tytuł, tak? A Adriano, znowu, no, jednak ta walka z Grzebykiem powinna się stoczyć. Władarze właśnie zrobili inaczej. No. Na to nic nie mogę poradzić. Nic. Dla mnie to jest taki match, który nie pasuje, ale tylko na to mogę powiedzieć. A kogo będziesz typował w tej walce? No wiadomo, ty o formie Adriana możesz coś powiedzieć, no bo miałeś okazję z nim dzielić klatkę. Ty myślisz, że jakby no ta młodość, nieustępliwość, siła, zapasy, że to no, czy uda mu się przeciwstawić, jak powiedzieć, pass prime Mamedowi, ale jednak wydaje mi się, że cały czas niebezpiecznemu. Racja, ponieważ Mamed jest jednak wielkim 8-4, ponieważ walczył przecież w walce półciężkiej właśnie walczył, nie? I teraz 8-4, więc będzie mi się zdaje, że wprowadzi 90+ w klatkę. Adrian na pewno będzie miał z tym problemy, ale Adrian jest bardziej eksplozywny, więc będzie naprawdę, dla mnie jest walka pół na pół. Naprawdę jest, mamy zawsze może zaskoczyć, Adrian jest mocny, idzie do przodu,
eksplozywny. Mamed ma to doświadczenie w parterze i w stójce, więc Mamed może zaskoczyć. Adrian może walczyć mądrze, tak jak widać było z Igorem, że walczył mądrze i wygrał, więc... Ty wywiadek po walce, tak jak tutaj też powiedziałeś, no już no wiadomo, gdzie ty byś chciał wrócić na galę KSW 101 w Paryżu, ale tak się zapytam, czy już były jakieś wstępne rozmowy, czy może po prostu były już nawet rozmowy przed walką z Krystianem, że po prostu jak się będziesz dobrze czuł, uda się wszystko bez kontuzji, no to raczej twój występ jest pewny. Mój menadżer rozmawiał właśnie z matchmakerem, z Wojesławem i mówili, że tak, że są plany na Paryż. Nieraz na razie mogę nie zdradzić, ale no, są takie opcje, że będę walczył, tak. A co do rywala? Czy jest jakiś rywal, z którym ty byś się chciał zmierzyć? Znaczy jak gdzieś tam dochodzą jakieś wiadomo nieoficjalne słuchy, to będzie no dobry, wydaje mi się, że to może być dobry zawodnik, ale kim ty byś się chciał zmierzyć? Czy masz w ogóle jakiegoś zawodnika? Wiesz, nawet nie mówię teraz, żebyś kogoś tam wyzywał do walki, bo to też nie o to chodzi, ale z kimś, którym chciałbyś po prostu sprawdzić swoje umiejętności i przez to może być po prostu ciekawa dla ciebie i dla oka walka. Nie mam wymarzonego rywala, ale chciałbym na pewno walczyć z kimś z top 10. Obojętnie kogo. Teraz walczyłem na przykład z chłopakiem, który nie jest w rankingu. W Paryżu bym chciał walczyć z kimś, który jest na rankingu. Może żeby kogoś, kto jest wyżej mnie, żeby może teraz się tak wspiąć do góry albo niżej, żeby obronić moje miejsce. Mi nie robi różnicy, chciałbym tylko walczyć tam, być i pokazać siebie tak, jak w sobotę się pokazałem. A jak się pojawi oferta na walkę z Andrzejem Grzebykiem, który, tak jak powiedzieliśmy, nie ma rywala, jest gotowy, chce walczyć, ty jesteś numer 4, niewykluczone, że może wskoczysz wyżej, tak, może być aktualizacji rankingów, nie ma, pewnie jak opublikujemy ten wywiad, to już pewnie będzie po aktualizacji, ale jakby się taka pojawiła propozycja Andrzej Grzebyk, gala w Paryżu. No to z chęcią. Mogę naprawdę powiedzieć z chęcią. Wiem, że będę mu się wspinać. On będzie miał miejsce do obronienia, ja będę chciał jego miejsce zabrać, więc dla mnie jest no tak. Okej, Artur, ja jeszcze dłużej dzisiaj już nie będę męczył. Z mojej strony to już będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas, to na pewno. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za miłe wiadomości, które dostałem przez ostatnie kilka dni. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że się widzimy niedługo. Też mam taką nadzieję, że Paryż będzie twój. Dzięki bardzo.